Teoretycznie mamy wakacje i w polskiej polityce nie powinno dziać się zbyt dużo, ale no fakt, że jesteśmy chwilę tak naprawdę już w tym momencie przed wyborami sprawia, że ta zasada przestaje mieć znaczenie. I po prostu w polityce dzieje się faktycznie dużo. Mamy ogłaszanie list ze strony Konfederacji, mamy jakieś tam delikatne spory cały czas dotyczące sojuszu, paktu senackiego, mamy wydarzenia, mamy reportaż TVN-u, który trochę zatrząsł rzeczami i może zmienić lekko dynamikę na scenie. Dzieje się naprawdę dużo różnych rzeczy, więc w tym filmie sobie o nich porozmawiamy. Zrobię wam po prostu podsumowanie najważniejszych rzeczy, które stały się w ostatnich dniach w polskiej polityce i jak potencjalnie one wpływają na polską właśnie politykę, na wybory, które są przed nami. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy i lećmy do materiału, po prostu, bez przedłużania. Wypadałoby zacząć od sprawy najświeższej i no takiej też najbardziej kontrowersyjnej i na koniec dnia też takiej dosyć no nieprzyjemnej sytuacji. Mianowicie reportaż TVN-u o kobiecie, która zażyła środki poronne. Potem policja właśnie nie tyle ją zatrzymała nawet, co sprawiała jej problemy. Nie wiem jak to na końcu nawet opisać. W sensie policja robiła dziwne rzeczy, o których nawet nie chcemy tutaj mówić konkretnie i szczegółowo, bo pewnie wszyscy wiecie i też jakby to chyba nie miejsce na to. W dużym skrócie jest oto imba. Wiecie, tam jakaś rada lekarska się wypowiada, policja się wypowiada, w ogóle wszyscy się wypowiadają. Politycy oczywiście też o tym mówią. No i w jasny sposób jest to najbardziej temat dla lewicy w Polsce. To jest dosyć oczywiste. Lewica, prawa kobiet i tak dalej, to jest w ogóle w tej kampanii ich taki pewnie główna rzecz, na której się skupiają. Ich niedawna konwencja doskonale o tym świadczy. No więc podejmowanie tego tematu przez lewicę jest dosyć oczywistą rzeczą i jednocześnie jest rzeczą, która wchodzimy teraz na polityczne rzeczy związane z tym tematem, bo wiecie, sam temat jest absolutnie straszny i my jakby wiecie, ale on ma wpływ na polską politykę, więc trochę musimy o tym powiedzieć, bo naprawdę może nadać pewnego tonu różnym rzeczom. Pamiętajmy o tym, że kwestia aborcji w ogóle jest dla PiS-u dosyć problematyczna. Wielkie protesty, które miały miejsce, sprawiły, że PiS-owi tąpnęło poparcie po wyroku TK i to poparcie tak naprawdę nigdy nie wróciło do poprzedniej formy, więc to nie jest kwestia wygodna dla PiS-u. Jest wygodna w takim rozumieniu jest dobra do rozmawiania o nim dla lewicy. PO próbuje się w tym odnaleźć i faktycznie też bardzo mocno idzie w tą narrację, jest bardzo zdecydowany w swoim przekazie, więc oni też na tym próbują tutaj wygrać. PSL i Hołownia trochę, wiecie, tak w sensie oni oczywiście nie to, że w ogóle nic, ale tak ciszej do tego tematu podchodzą z też oczywistych względów. Wiecie, oni mówili o referendum w sprawie aborcji, a nie po prostu dopuszczenia jej, więc oni są trochę, wiecie, tak po środku tego sporu. I tam oczywiście gdzieś po drugiej stronie jest PiS, który za to obrywa i trochę próbuje udawać, że nie wie o co chodzi. Witek, pytana o tą sytuację, mówi, że ona nie ma TVN-u w ogóle w telewizorze, więc ona nie wie o co chodzi. Tak, ja. Ten kordon policji, ja który nie oglądam TVN, pani redaktor. Proszę nie uważać. Mam takiej telewizji u siebie w telewizji. Proszę uważać. To pokazuje, że PiS na razie nie ma pomysłu, jak ten temat ogrywać i co mówić. No i oczywiście jest Konfederacja. Konfederacja, na którą oczywiście spada mniej niż na PiS z oczywistych powodów, ale jednak gdzieś tam, no, Konfederacja jest przylepiana do tego zjawiska, tak? Ona też jest antyaborcyjna, tak? Po prostu. Więc gdzieś tam wydaje się, że to też jest zdecydowanie nie na rękę temat jej, chociaż tutaj trzeba pamiętać o tym, że jej wyborcy często światopogląd, nawet jeśli mają w ogóle taki, że nie zgadzający się z linią partii do końca, to światopogląd nie jest dla nich rzeczą ważniejszą niż gospodarka i jednak często będzie padał argument o tym, że głosują na Konfederację dla gospodarki, a nie dla spraw społecznych, więc jeśli Konfederacja nie zrobi czegoś bardzo tutaj mocnego i takie wiecie, zdecydowanego w tym temacie, od niej to pewnie odbije w pewnym stopniu, ale taki PiS no będzie dostawał tą łatkę, a co ważniejsze nawet niż łatka na PiS, no to kwestia tego pewnego napędu, który może dostać chociażby lewica. Myślimy, że tutaj no, ona najwięcej z tego, z tej całej afery, która się stała, jest, no może potencjalnie wyborczo zyska, bo powrót tego typu tematów do przestrzeni publicznej jest zdecydowanie tutaj no na rękę. Ale właśnie tak zacząłem, ale nie przyszliśmy do Konfederacji w pełni, to właśnie Konfederacja. Po pierwsze, a propos Konfederacji zauważamy ciekawy trend. Trend jest taki, że Konfederacja jest coraz mocniej atakowana przez inne partie. W sensie, wydaje się, że faktycznie i media, i inne partie zauważyły i doceniły w Konfederacji tego przeciwnika i stwierdziły, że czas na to, żeby z nim walczyć. Faktycznie wydaje się, że walka już przestaje wyglądać na zasadzie takiej, wiecie, dwustronnej walki PiS z PO, a zaczyna być walką dwustronną. Z jednej strony jest to duży sukces Konfederacji, no bo dosiadła się do stolika, tak? Trzeba jej to przyznać. Z drugiej jednak, to może być dla Konfederacji problem. Wiecie, no Konfederacja mimo wszystko rosła sobie w warunkach, w których była trochę olewana przez całą scenę polityczną i przez media. Miała swoje, wiecie, autorskie kanały komunikacji, jakieś TikToki, YouTube'y i tak dalej. I za pomocą tego sobie rosła. Potem weszła trochę do mainstreamu z takim efektem lekkiej świeżości i tak dalej, więc to jeszcze było na plus. A teraz zaczyna wchodzić w realną już walkę z innymi partiami politycznymi. Oczywiście to się toczy od dłuższego czasu, ale widzimy takie przesilenie w tym, że ktoś z PO potrafi iść do radia teraz i mówić cały materiał nie o atakowaniu PiS-u, tylko atakuje Konfederację. To jest duża zmiana jakościowa. To jest duża zmiana w podejściu. PiS też wydaje się coraz śmielej poczynać sobie z atakami na Konfederację, więc faktycznie wydaje się, że Konfederacja jest partią, która zaczyna być w tej dużej trójce, ale jednocześnie no, za tym benefitem z tego przychodzi też cena w postaci tej walki. Zobaczymy, jak Konfederacja będzie sobie z nią radzić. Bo jednak czymś innym jest pewne ignorowanie jakiejś partii albo uważanie, że jest za mała, żeby o niej mówić, a czym innym jest to, że już faktycznie no, zaczynamy tutaj wojenkę medialną, wojenkę między partiami. No to jest zawsze inna sytuacja, szczególnie, że teraz teoretycznie mógł pojawić się pewien kryzys
kryzys wizerunkowy, bo Konfederacja ogłosiła listy. No i listy Konfederacji są takie, jak wszyscy się spodziewali. Mówiliśmy o tym wprost, że to będzie jednak trochę przypał, jak będzie trzeba zrobić listę Konfederacji. Wszyscy o tym mówili, to nie jest jakby ukryta wiedza, którą my, wiecie, mamy. Nie, nie, to było oczywiste. No i wiecie, no pojawiły się listy, już jest wyciąganie, że ktoś tam, wiecie, jakieś filmy o tym, że 5G jest złe wrzucał, a ktoś inny prawdopodobnie ma takie zdjęcie w takiej pozie, która i tak, no wiecie, jest taką pozą, co się w Niemczech robiło kiedyś. Nieładnie, że to zdjęcie sobie śmiga gdzieś po necie, bo ogólnie internet wyciąga rzeczy teraz tym ludziom, którzy na tych listach są i to wyciąga bezwzględnie, bo jak wiadomo, internet nie zapomina, a konfederaci, którzy często dosyć mocno udzielali się w internecie i też są osobami młodszymi, no będzie im to wyciągane. To jest w ogóle swoją drogą ciekawa rzecz a propos polityki, że tak naprawdę przy zmianie pokoleniowej w polityce dojdziemy do momentu, w którym wiecie, no politykom będzie można dużo wyciągać rzeczy, jak nie wiem, mieli 14 lat na przykład, nie? Z Facebooka i to będzie zabawne. Oczywiście tutaj nie mówimy o 14-latkach, też dla jasności, ale wiecie, z każdymi wyborami to będzie coraz niżej, to będzie w którymś momencie zabawne, nie? Pomijam to, w sensie, no faktycznie tam niektórzy z tych ludzi mają wyciągane rzeczy dosyć hardkorowe, a to są na przykład, wiecie, miejsca trzecie na liście, więc naprawdę może być ciekawie z dalszymi miejscami. I trochę nie możemy się doczekać, musimy przyznać, bo faktycznie tam może być naprawdę srogo i będzie dużo śmiesznych rzeczy do omawiania, ale wydaje nam się, że w tym wypadku Konfederacja rozegrała swoje karty nieźle, bo zrobiła ruch, który na szczęście jest naprawdę zabawny i musimy im to oddać. I do tego wszystkiego jeszcze trochę wchodzi w ciekawą narrację. Mianowicie, Mentzen zapowiedział, że Jakub Banaś, czyli syn Banasia, prezesa NIK-u, czyli teoretycznie człowieka związanego z PiS-em, ale potem na wojnie z PiS-em i tak dalej, startuje z jego partii. I to jest naprawdę ciekawe zagranie, bo po pierwsze, jest zabawne, musimy przyznać. Po drugie, bardzo przykryło w ogóle właśnie tą resztę list, w sensie wiecie, duże media będą rozpisywać się o tym, że Banaś, no bo to znane nazwisko, faktycznie to było takie wiecie, sprytne zagranie polityczne, więc będą pisać o tym, a nie przyglądać się reszcie list. Na tym będą skupiały się osoby na Twitterze, które wyciągają te wszystkie rzeczy. Oczywiście zobaczymy, jak długo będzie to skuteczne, ale jednak co do zasady na razie tak to działa. No a poza tym jest jedna ciekawa rzecz, która wynika z ogłoszenia Banasia i tak naprawdę z tego, co Mentzen mówił na ogłoszeniu Banasia, bo to jest nawet ciekawsze niż samo ogłoszenie Banasia z naszej perspektywy. Mianowicie, Mentzen tam w kontekście PiSu dosłownie zaczął mówić Tuskiem, się dosłownie mówił o rozliczaniu PiSu, mówił o tym, że to jest najgorsza władza tej trzeciej RP i tak dalej. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno wjeżdżał w PiS. I to dla jasności to nie jest nowość, że wiecie, Konfederacja atakuje PiS, tylko była taka nuta właśnie, tak jak mówimy, takiego bardziej Tuska niż Mentzena w kontekście samego ataku na PiS. I to jest naprawdę ciekawe, bo wiemy, że elektorat z PO czasami odpływa w jakichś tam ilościach do Konfederacji i to może być próba zwiększenia tego odpływu. Jeśli w PO zostali jeszcze jacyś liberałowie i tacy wiecie, mocni liberałowie ideologiczni, no to jest szansa, że jeśli wiecie, do tego wszystkiego Konfederacja przejmie narrację Tuska w kontekście PiSu, no to oni się w końcu skuszą i do Konfederacji przejdą. Oczywiście jest to ryzykowne zagranie pod tym względem, że jeśli za bardzo z kolei upodobnią się przekazem, to ludzie mogą mieć podejście i mieliście być inni, mieliście nienawidzić wszystkich porówno, a wy teraz jakby jesteście tak bardzo anty-PiS i to jednak nie jest to, co obiecywaliście. Oczywiście takie ryzyko istnieje, ale jednak wydaje nam się, że takie na krótszą metę zagranie tego parę razy i próba pokazania się właśnie i takim medium anty-PiS, ale też politykom anty-PiS, jako człowiek, który jest tutaj taki, wiecie, jestem z wami w tej kwestii, to może okazać się całkiem skuteczne. Tak jak mówimy, dogadanie tego Banasia to był dobry ruch na paru poziomach, politycznie, bardzo sprytny. Jeśli nie przesadzą z byciem aż za bardzo anty-PiS, żeby się nie upodobnić do opozycji zwykłej, no to może to przynieść jakieś tam korzyści faktycznie. Tylko też pytanie brzmi, ile już takich osób mają, którymi będą mogli ewentualnie przykrywać te mniej takie oczywiste i sprytne wybory w swoich listach wyborczych. Bo to może być zabawny moment, jak zaczną tak odkrywać więcej i więcej kart. Ale przejdźmy już do rzeczy Zjednoczonej Opozycji. No tak jak mówimy, Lewica ma teraz temat, którego może się trzymać i pewnie będzie go trzymała przez dłuższy czas. W sumie jakby oni go też od zawsze robili, więc tak bardziej dostali przykład tematu, o którym mówiłem od dawna, więc jakby oni się zajmą pewnie tym. Platforma Obywatelska jest zajęta dziwną walką z PiS-em. Sama walka z PiS-em nie jest absolutnie dziwna. Jest zajęta dziwną walką z PiS-em w tym kontekście, że PO proponuje rzeczy takich jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, a PiS mówi, że na to nie stać i to jest niemożliwe, to jest za drogie. A potem Platforma się próbuje bronić bardziej lub mniej udolnie, że wcale nie jest git, bo my zlikwidujemy coś tam. No tak, ale jakby to jest jakieś tam ileś milionów, a wy potrzebujecie 40 miliardów na ten pomysł. Ale jakoś się uda, my to policzyliśmy. Ale w każdym razie to jest naprawdę ciekawy wątek. W sensie jesteśmy w momencie, w którym PiS mówi Platformie, że czegoś się nie da zrobić, bo budżet. A Platforma mówi, nie da się, my to zrobimy, pokażemy wam. Naprawdę duża zmiana ról. Bardzo duża zmiana ról. Trochę nie rozumiemy, jak PiS dał się postawić w tej sytuacji, ale z drugiej strony zobaczymy, czy Platformie zadziała to na korzyść, bo jednak wiecie, no mimo wszystko jej elektorat często był bardziej liberalny niż elektorat PiSu, więc co do zasady może mieć trochę większy problem z takimi obietnicami bez pokrycia, aczkolwiek z drugiej strony, to jest, wiecie, obniżanie kwoty wolnej od podatku, czyli mniejszy podatek, więc jest szansa, że liberałowie z PO tak naprawdę będą się cieszyć. Wbrew pozorom to może nie być aż tak ryzykowne zagranie, jak może się wydawać, ale po prostu zabawny jest fakt, że doszliśmy do momentu w Polsce, w którym PiS proponuje 800+, PO robi, zróbmy 800+ jutro. I PiS mówi, nie da się tego zrobić. PO mówi, zróbmy większą kwotę wolną od podatku, PiS mówi, nie da się tego zrobić. Naprawdę, 2015 rok, nie? Czyli 2015 rok, tylko odwrotnie. Do tego dochodzi zarzut, do Platformy Obywatelskiej, ale też do w sumie Hołowni i do Mentzena,
raczej do Tuska, Mentzena i Hołowni, że oni nie upubliczniają swojego majątku. W sensie, wiadomo, nie muszą, żaden z nich nie musi, ale trochę na zasadzie PiS mówi takie, a weźcie upublicznijcie, z czego wy się wstydzicie? Jakby czemu nie chcecie pokazać? Powinniście pokazać. Szefowie partii powinni pokazywać, nawet jak nie są w Sejmie w sumie. Powinniśmy tak zrobić, no to weźcie pokażcie, ale pokażcie, ale pokaż, czego się wstydzisz? Co zabawne, krzyczy na przykład Morawiecki, który, no przypominamy, że kiedyś obiecał, że ujawni majątek swojej żony, bo wcześniej były takie lekkie podejrzenia, że może go przepisał na nią. Miał to zrobić dawno temu i cały czas nie zrobił, ale no zarzuty cały czas są. I teraz dla jasności. My ogólnie nawet zgadzamy się w tym momencie z tym, co mówi PiS, że w sensie szefowie partii politycznej, którzy mają tak duży wpływ, powinni swój majątek ujawniać, aczkolwiek, no po pierwsze, w taki sposób powinno być w prawie, nie? Żeby w sensie wszyscy musieli to robić, a nie, że akurat teraz wy potrzebujecie, więc pokażcie, bo czemu nie? Jeśli już chcemy, żeby tak to działało. A po drugie, no w sensie, to jest naprawdę takie, nie wiem, mam wrażenie, że to jest słabe trochę. Oczywiście to jest głównie do Tuska, nie? Że pieniądze z Unii Europejskiej i tak dalej. Ale to jakby, jaką to ma moc? W sensie PiS już tak wyzywał Tuska za to, że on jest unijnym sprzedawczykiem i tak dalej, że wracanie do tego tematu po to, żeby powiedzieć, a pokaż skąd masz pieniądze, nie wiemy jakby, jak to miałoby zadziałać w sumie? Czy co to miałby dać do końca? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki naprawdę taki ruch na zasadzie, ktoś na to wpadł i krzyknął i stwierdził, no to jest dobry pomysł, zróbmy to. Bez jakiegoś większego przemyślenia i bez jakiegoś takiego decydowania, czy to jest ważne, czy potrzebne, czy cokolwiek. Wydaje nam się, że trochę to nie spełnia tej roli, więc tutaj opozycja raczej sobie poradzi z tą walką. Opozycja, Konfederacja, wszyscy sobie poradzą z tą walką. No i taki ostatni temat z opozycji, ale jest szansa, że najważniejszy temat, tylko wydaje się, że on akurat zmierza ku rozwiązaniu dla opozycji pozytywnego, temat paktu senackiego, czyli tej idei, że w Senacie, do wyborach do Senatu, wszystkie partie opozycyjne wystawiają swoich wspólnych kandydatów, żeby oni sobie nie zjadali nawzajem poparcia, żeby nie było problemu z tym, że wtedy zawsze kandydat PiSu wygrywa. Ten pakt obowiązywał i było obiecane, że w tym roku też będzie obowiązywał, aczkolwiek okazało się, że no może być z tym pewien problem. I ostatnimi czasy dużo się pojawiało głosów o tym, że coś jest nie tak, że za długo to trwa wszystko, że jak są jakieś kłótnie wewnętrzne i problemy. Sztuczka polega na tym, że teraz teoretycznie już pojawiają się głosy, że spokojnie za tydzień już będzie, wszystko będzie git, ale faktycznie no tam pewnie takim jednym z większych problemów miał być ten Giertych nieszczęsny. I problem z Giertychem miał być taki, że no właśnie wiecie, tam no nikt go trochę nie chce wziąć na swoje listy, ale też w sumie no wypadałoby mu coś dać za to, jak bardzo pracuje na rzecz opozycji. No Lewica nie chce się za to zgodzić pod żadnym w ogóle pozorem. Więc to była taka narracja, o której mówiliśmy na zasadzie, ej, to może byśmy w jakimś okręgu nikogo nie wystawili, wtedy by Giertych wystartował. To nie jest tak, że on startuje od nas, ale no dzięki temu, że startuje, to on by wygrał, to będzie git. I to była jakaś taka narracja, tylko to było strasznie dziwne. Czarzasty wyszedł wtedy z takim, nie, chwila, jakby w ogóle tak nie, albo bierzecie go na swoje listy, albo nie, to jest jakiś teatrzyk. Ale wydaje się, na ten moment Giertycha na listach senackich nie będzie. Trochę pytanie, co z Petru za te wszystkie rzeczy, które teraz robi, ale zobaczymy. W każdym razie, no jest to jakiś tam problem, który no teoretycznie mam być rozwiązany za tydzień, ale jest dużym problemem i jeśli w końcu opozycja tego nie zrobi, to te głosy będą się nasilać i będą mogły być dla niej bardzo szkodliwe. Inna sprawa jest taka, że jeszcze nie wiemy, kiedy będą wybory, no bo nie wiemy, kiedy będą wybory tak naprawdę. Znaczy, wszyscy wiemy, kiedy będą wybory, ale prezydent jeszcze ich nie zapowiedział z jakiegoś powodu, więc teoretycznie mają dużo czasu, ale jednak, no w sensie, wiecie, no jakby problem wizerunkowy zostaje. Podsumowując, bardzo niekorzystna rzecz z perspektywy PiSu się wydarzyła, oczywiście straszna rzecz tak w ogóle overall, ale z perspektywy czysto politycznej, nieprzyjemna dla PiSu, a taka rzecz, która potencjalnie w jakiś sposób jest tematem dla Lewicy czy dla Platformy Obywatelskiej. Konfederacja ma swoje problemy, ale jednocześnie ostatnie zagranie z Banasiem wydaje się być bardzo sprytne i ciekawe. Zobaczymy, jak ich narracja antypis sobie siądzie. A co do opozycji takiej samej w sobie, no to pakt senacki teoretycznie ma być zrobiony, ale zobaczymy. No i jakieś dziwne przepychanki z PiS-em na takim poziomie trochę małej wartości, ale no, ale coś się dzieje teoretycznie. I to by było na tyle. Żeby wiedzieć więcej, co się dzieje w polskiej zagranicznej polityce, zawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, nasz Instagram, nasz inny film serdecznie oba polecamy. I staramy się starać dla was. Cześć!